W suwalskim ratuszu radni zebrali się na jednym z najważniejszych spotkań tego gremium. Dzisiaj ocenie poddano działalność prezydenta miasta, jaką prowadził w minionym 2023 roku. Czesław Rynkiewicz przedstawił raport o stanie miasta. Ponieważ dokument jest obszerny, a powinien być znany lokalnej społeczności, w dzisiejszym specjalnym wydaniu przedstawimy wystąpienie włodarza miasta. Zacznę od demografii. Był to kolejny rok w ubiegłym 2023, że nas jest mniej w Suwałkach. Zmniejszyła się liczba naszych mieszkańców o prawie 300 osób w stosunku do poprzedniego 2022 roku. Widzimy, że od 2018 roku następuje systematyczny spadek liczby mieszkańców naszego miasta. Jak wygląda przyrost naturalny, czyli kwestia urodzeń, kwestia zgonów, i widzimy tutaj w pewnym momencie, jak analizujemy liczbę zgonów, to widzimy, że wyróżnia się tutaj rok 2021. W 2020 roku mieliśmy też wzrost, a to wynikało z COVID-u. Wtedy liczba zgonów naprawdę była rekordowa. Teraz schodzimy do tego poziomu 616 właśnie. Odejść było w tamtym roku i gdzieś tam pewnie to będzie taka stabilizacja wokół 600, liczba zgonów będzie prawdopodobnie w najbliższych latach. Liczba urodzeń systematycznie, niestety, ale spada. Te dane są lepsze niż mówiłem w oparciu o ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego. Niedużo przekroczyliśmy 500 urodzeń. No i saldo jest oczywiście, czyli tutaj jest mniej urodzeń niż zgonów, czyli ujemny przyrost naturalny i to no, prawie 100 osób. Migracja. Jak zestawimy migrację i saldo migracji, to też widzimy, że niestety, ale więcej osób wymeldowuje się z Suwałk niż wmeldowuje się tutaj do naszego miasta. Jak wygląda kwestia ludności naszego miasta pod względem grup ekonomicznych, czyli tutaj wiek produkcyjny, przedprodukcyjny, poprodukcyjny. I widzimy też, że liczba osób w wieku produkcyjnym maleje. Wynosiła ona na koniec roku niedużo ponad 40 tysięcy osób. A dodam Państwu jeszcze jedną rzecz, którą ostatnio Główny Urząd Statystyczny podał, że aktywność zawodowa w tej grupie produkcyjnej wynosi w Suwałkach tam 50 po przecinku ileś procent. Czyli połowa z tej grupy 40 tysięcy pracuje. Taka aktywność jest w naszym mieście. To są dane statystyczne. Porównywałem do innych miast, a mówię to w oparciu o dane, które zostały przedstawione wczoraj na posiedzeniu Sejmiku Województwa Podlaskiego i tam jest taka grafika, która prezentuje, są lepsze miasta i znacznie gorsze od nas. To się tym możemy pocieszyć. Natomiast, Szanowni Państwo, rok do roku w tej grupie aktywnych zawodowo, czyli w wieku produkcyjnym, ubyło nam ponad 600 osób. To jest to duży zakład pracy, duża firma. No i oczywiście te krzywe poniżej, czyli wiek przedprodukcyjny, nasze dzieci, młodzież, no tutaj widzimy, że ta krzywa powoli obniża się, a krzywa wieku poprodukcyjnego, czyli naszych emerytów, seniorów, wzrasta. Ja jeszcze będę do tego wracał. Rozwój przedsiębiorczości. Mam kilka informacji dotyczących właśnie suwalskiej gospodarki. Liczba podmiotów gospodarczych. Zawsze takie wskaźniki są prezentowane i tutaj ileś tam 10 lat temu Suwałki nie błyszczały, mogę powiedzieć, w tym wskaźniku. Teraz jest lepiej. Teraz może mamy mniej takich dużych firm, ale przyrasta nam liczba firm tych mikro, mniejszych.
Co chodzi o podmioty sektora publicznego, to jest w zasadzie stabilizacja. Rozwój gospodarczy w zakresie dochodów z podatku CIT i PIT. Ta grafika nie oddaje tak naprawdę sytuacji, bo jeżeli prawo podatkowe się zmienia, to dochody też się zmieniają. Bo gdyby prawo podatkowe nie zmieniało się, to pewne trendy w postaci dochodów z podatków by świadczyły o poprawie czy pogorszeniu istniejącej sytuacji. A jeżeli prawo jest tutaj zmienne, no to trudno mówić, że tutaj spadek wpływów z PIT-u no oddaje nam sytuację, która występuje. Na pewno zarabiamy więcej, minimalna płaca wzrasta, rewaloryzacja świadczeń emerytalnych też postępuje i myślę, że dochody przedsiębiorców też są wyższe, a wobec tego należałoby się spodziewać, że wpływy z PIT-u i CIT-u powinny być wyższe. A jest akurat odwrotnie, ale to ma oczywiście, to jest konsekwencja zmian w przepisach prawa podatkowego. Tutaj natomiast już jest stabilizacja, bo to od nas zależy. Podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych. Tu widzimy systematyczny wzrost. On wynika po pierwsze ze wzrostu stawek podatku od nieruchomości i podatków od środków transportowych, które Wysoka Rada na mój wniosek podnosi. I drugi aspekt sprawy to jest wzrost tak zwanej bazy podatkowej, czyli przybywa nam budynków, może niekoniecznie przemysłowych, ale handlowych tak. Przybywa nam, wbrew pozorom, że branża transportowa no, ma gorszy czas, przybywa nam nawet i ciągników siodłowych, to na kolejnym slajdzie też Państwo zobaczycie. To jest pomoc naszego miasta w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy realizują tak zwane inwestycje początkowe, nowe inwestycje. Zwalniamy te nowe obiekty z podatku od nieruchomości. I tutaj widzicie Państwo ślad, może kwota robi wrażenie, w ubiegłym roku tej pomocy de minimis, bo wynosi ona ponad prawie milion złotych. Natomiast to jeden podmiot i to reinwestycja, ten podmiot rozbudował, ja znam nawet nazwę tej firmy, nie? Ale tutaj jeden podmiot wcześniej, 2002 rok, jeden podmiot, ale to odzwierciedla stan istniejący na terenie naszej strefy ekonomicznej, strefy przemysłowej. Tu są dane pozyskane ze specjalnej strefy ekonomicznej suwalskiej i tu widzimy te dwa lata. Co stało się w związku ze zmianą prawa udzielania ulg i co stało się w związku z wojną na Ukrainie? 0-0. Nie ma wydanych pozwoleń na wsparcie, na pomoc dla przedsiębiorców tutaj w Suwałkach. Bo dzisiaj strefa to nie tylko wydzielony obszar, strefa to jest cały kraj. Ale jest to skutek, o którym Rada Miejska w tamtej kadencji też podejmowaliśmy stosowne uchwały dotyczące wsparcia rozwoju. I tutaj mam nadzieję, że te wysokie progi inwestycyjne, które nas dyskryminują, będą zmienione. Te rozporządzenie Rady Ministrów, które nam wyrządziło tak dużo szkód, że będzie, i tutaj wiem, że są działania pewne ze strony zarządu strefy ekonomicznej podjęte i liczymy na to, że prawo zmieni się w tym zakresie. Rozwój gospodarczy w kontekście stopy bezrobocia. Ona u nas nie jest zbyt wysoka, bo wynosi 6% na koniec ubiegłego roku, ale od 2021 roku rośnie. I w poprzednich latach tak było, że my mieliśmy niższą stopę bezrobocia niż średnia stopa krajowa. Teraz nie, już w
kraju w ubiegłym roku było 5,4, my mamy 6%. I zadaję sobie pytanie, ile ta stopa bezrobocia by wyniosła, gdyby nie na przykład, nie wiem ilu, 300, 400 żołnierzy w jednostce wojskowej, bo to powstały nowe miejsca pracy. Ona by była pewnie 7%, 8% ta stopa bezrobocia, nie wiem, bo to trzeba by policzyć, nie? Ale na pewno byłaby wyższa. Natomiast no, w pewnym sensie rozwój naszej jednostki daje te możliwości, szczególnie dla młodych ludzi, właśnie zatrudnienia służby w Wojsku Polskim. I jeszcze jesteśmy przy gospodarce. Liczba wydanych pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy. Proszę popatrzeć. To jest obraz naszego miasta. W kraju jest różnie, bo te duże aglomeracje, duże ośrodki miejskie, nie ma takiego spadku zjazdu jak u nas. Ale u nas, jak był rok 2019, 530 pozwoleń na budowę, a teraz mamy niespełna 200 pozwoleń na budowę. Mieszkania przekazane do użytkowania w Suwałkach w latach 2014-2023. W roku jeszcze poprzedzającym, rok sprawozdawczy, w 2022, było tych mieszkań przekazanych do użytkowania 673, łącznie mówię z domkami jednorodzinnymi, których było 68, a w ubiegłym roku domów jednorodzinnych 44 i 259 mieszkań. Stawiam taką może śmiało tezę, że problem braku mieszkań w takich miastach jak Suwałki będzie rozwiązany przez demografię. Bo jeżeli 200-300 osób jest mniej w naszym mieście, a ciągle budujemy, jak widać, to dojdziemy do pewnego momentu, że te mieszkania, które są, wystarczą na pokrycie zapotrzebowania tej ludności, która w liczbie będzie się kurczyła. Także to oczywiście odnoszę to do zamierzeń deweloperów, do dużych tych projektów, które gdzieś tam są na pewnym etapie realizacji. No i przechodzimy teraz do innych obszarów naszej działalności, oświata. W zakresie liczby uczniów tu jest stabilizacja i to, jak widzicie, w tych poszczególnych latach szkolnych trochę więcej, trochę mniej, ale w granicach 12 tysięcy uczniów tutaj uczy się w naszych szkołach. Liczba nauczycieli też jest stabilna. No trochę więcej, trochę mniej, trochę więcej etatów, trochę mniej zatrudnionych osób, ale to jest prawie 1200 etatów. No, na jeden etat nauczyciela statystycznie przypada 10 uczniów. Wydatki na oświatę, wychowanie, a subwencja oświatowa to też, bo bardzo często na ten temat rozmawiamy, dyskutujemy. I widzicie Państwo, ta luka w ubiegłym roku pomiędzy wydatkami na oświatę, tu mamy trzy działy, bo mam dział 801, 854 i również Centrum Usług Wspólnych. Ta luka wynosi 117 milionów 648 pomiędzy wydatkami a subwencją oświatową, którą otrzymujemy. Ale w tym niebieskim wysokim słupku są również inwestycje. Wydatki bieżące stanowią kwotę 220 milionów złotych. To nawet gdy porównuję wydatki bieżące na oświatę i subwencje, to nam w ubiegłym roku zabrakło 81 milionów do pokrycia wydatków. Czyli zabrakło, trzeba było z własnych środków miejskich. I tak jest, szanowni Państwo, że my
relatywnie, procentowo coraz więcej do oświaty musimy dokładać. Liczba wydarzeń kulturalnych. Sam zastanawiałem się, czy ta liczba wydarzeń za ubiegły rok jest poprawna. Te dane pochodzą, zostały przekazane przez trzy nasze instytucje kultury. I ten wzrost jest tutaj widoczny. Wiadomo, była pandemia, nastąpiło to odbicie, ale czy tak znaczące, nie wiem. My tego nie weryfikowaliśmy, polegamy tutaj na informacjach uzyskanych z naszych instytucji kultury. Co się działo w kulturze w ubiegłym roku? Rok 2023 był rokiem Alfreda Wierusza Kowalskiego, Monachijczyka, świetnego malarza urodzonego tutaj w Suwałkach. Było szereg wydarzeń poświęconych właśnie twórczości Alfreda Wierusza Kowalskiego. Oczywiście była kolejna edycja Suwałki Blues Festival, Dni Suwałk, Suwalski Jarmark Folkloru i Smaku jako jedno wydarzenie połączone, bo poprzednio było ono realizowane w połowie lipca i w połowie września. Festiwal filmowy Wajda na Nowo, odlotowe Suwałki Airshow i tak dalej, i tak dalej. Te cykliczne nasze imprezy miały miejsce też w ubiegłym roku. Nie było żadnych zakłóceń, nie było COVID-u i można było je organizować. Wydatki na kulturę. Jak się kształtowały w ostatnich kilku latach? 18 ponad milionów przeznaczyliśmy środków własnych na działalność kulturalną naszego miasta, na dotacje podmiotowe, przedmiotowe do naszych instytucji, na to, co my jako tutaj Wydział Kultury i Sportu realizowaliśmy bezpośrednio w ratuszu. I widzimy tutaj, że te wydatki inwestycyjne jest na słabym poziomie, bo tak naprawdę wszystko zostało zrealizowane. Może jeszcze w Muzeum Marii Konopnickiej przygotowujemy się do realizacji kolejnej inwestycji i mediateka, jak się pojawi, to tutaj no, te słupki na pewno wzrosną. Natomiast jeżeli porównacie Państwo rok do roku, no to też jest tutaj przyrost pomiędzy rokiem 22 rokiem 23, a tak naprawdę jak porównałem sobie wydatki bieżące, to te wydatki bieżące też systematycznie wzrastają. Udział wydatków naszego miasta na kulturę w wydatkach ogółem stanowi 3%, około 3%. Kultura fizyczna i sport. Ubiegły rok nie był może takim rokiem ekstra naszych tutaj sportowców, bo po pierwsze tak, w tym roku oczywiście SKB Litpol Malów osiągnęło 20 tytuł drużynowego mistrza Polski, w tamtym roku trzecie miejsce było, no ale jest progres, widzimy. Po tym roku oczywiście nasi badmintoniści zdobywali medale, szachiści, ale mamy takie dyscypliny jak sumo, zapasy i tam też były sukcesy. Ja mam tutaj wszystko na prezentacji to pokazane. Wybraliśmy te większe, jakie znaczące sukcesy naszych sportowców w ubiegłym roku, ale nie mówię, nie było tego wow, takiego naprawdę uderzenia mocnego. No mam nadzieję, że w tym roku będzie lepiej, już jest lepiej. SKB, Wigry Suwałki też awansowały do trzeciej ligi chociażby. Najważniejsze wydarzenia, które były realizowane w ubiegłym roku sportowe, to Mistrzostwa Polski w akrobacji samolotowej i szybowcowej. Były organizowane biegi i oczywiście maraton Memoriał Szachowy Ireny Warakowskiej i również Mistrzostwa Polski w szachach błyskawicznych. No, trochę działo się, chociaż nie było tego typu imprez jak chociażby Mistrzostwa Polski Vela, które w 2022 roku zrealizowaliśmy. Wydatki na kulturę i sport są wyższe niż na kulturę. Tam niespełna 20 milionów, tu ponad 25 milionów. Te wydatki na sport były wyższe niż w ubiegłym roku o kwotę 2,3 miliona złotych. I tak wygląda, daję szczegółowe dane,
dotyczące sportu. Widzimy tutaj, że w ubiegłym roku przekazaliśmy mniejszą kwotę na tak zwane stypendia szczególne niż rok wcześniej. To wynikało, Szanowni Państwo, z zasad, które tutaj Wysoka Rada przyjęła w uchwale. No i oczywiście postanowiliśmy sobie, że stypendium będzie wyższe, jeżeli będzie lepszy wynik sportowy. No te wyniki były słabsze, a wobec tego i kwota stypendiów szczególnych spadła za ubiegły rok. Natomiast teraz chyba wrócimy, ustosunkuję się do zadanego tutaj pytania przez pana Bogdana, później odnośnie finansowania sportu. Jakie relacje powinny być utrzymywane pomiędzy kulturą fizyczną i sportem, a kulturą to pozostało? Nie wiem, to czasami dyskutujemy też sami, zastanawiamy się, podglądamy innych i nie ma jakichś takich modelowych rozwiązań, wzorców, jak w takim mieście jak Suwałki te relacje powinny wyglądać. Ile środków na jaką działalność powinniśmy przeznaczać z budżetu. Jest to oczywiście decyzja Wysokiej Rady, moja również, bo wspólnie tutaj układamy te nasze prawo miejscowe w tym zakresie. Bezpieczeństwo publiczne. No nie wydarzyło się w ubiegłym roku odpukać nic takiego, co by świadczyło o tym, że jest w naszym mieście niebezpiecznie. Oczywiście Komenda Miejska Policji w Suwałkach zanotowała mniej wypadków drogowych. Możemy powiedzieć, że było bezpiecznie na naszych drogach w zakresie i wypadków, i kolizji drogowych. Spadła również liczba przestępstw kryminalnych, rozbójniczych. Natomiast wzrosła liczba kradzieży z włamaniem i przestępstw gospodarczych. I Park Naukowo-Technologiczny w ostatnim czasie zrobił taką analizę porównawczą miast tutaj w Polsce Północno-Wschodniej i w zakresie bezpieczeństwa, ale tam były chyba przestępstwa przeciwko mieniu potraktowane tylko do tej analizy, przyjęte do tej analizy i w tym elemencie wypadliśmy słabi. Ale generalnie moje odczucie i myślę, że Wysokiej Rady jest taki, że nawet jeżeli są organizowane jakieś wydarzenia masowe, imprezy masowe, to nie dochodzi do jakichś ekscesów, do jakichś rozbojów, bujek tutaj, one występują, ale to incydentalnie, gdzieś tam lokalnie. Państwowa Straż Pożarna, też mniej było pożarów, mniej tych wyjazdów przy miejscowych zagrożeniach tutaj, trochę więcej było tych fałszywych alarmów. No i Straż Miejska, ponad 2300 zgłoszeń, oczywiście większość dotyczy parkowania, niewłaściwego parkowania, zwierząt, niezwierząt. Tutaj widzicie Państwo, nie jest ta nasza służba mundurowa, miejska, nie jest zbyt rygorystyczna, nie jest taka represyjna, bo tylko nałożyła 244 mandaty i skierowała 45 wniosków do sądu o ukaranie. Chodzi o pouczanie, zwracanie uwagi mieszkańcom, a nie ich karanie. Pomoc społeczna. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej. Tu widzimy, nastąpił spadek, ale w ubiegłym roku lekki wzrost, ale to nie są jakieś niepokojące tutaj trendy. Widzimy, że sytuacja naszych rodzin, w sensie może ekonomicznym, poprawia się. No bo było 500+, teraz mamy 800+. Ktoś, kto chce pracować, tą pracę znajdzie. No, ten wskaźnik bezrobocia o tym świadczy. Natomiast jest taka grupa społeczna, która wymaga zaopiekowania i to liczba tych rodzin oscyluje w granicach 1500, 1600, 1700. I tutaj Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest przygotowany właśnie na realizację różnych świadczeń. Pomoc społeczna i wychowawcza w zakresie finansów, jak się kształtuje, to też może jest skrzywiony obraz, bo jeżeli na przykład te świadczenia 500+ przekazaliśmy do ZUS-u, no to ma odbicie właśnie tutaj w tych słupkach i wtedy, bo to
było ewidencjonowane w dziale 855, czyli pomoc rodzinie. I tutaj znacząco środki finansowe na pomoc społeczną, wychowawczą, no widzimy, spadły. Ale to właśnie jest efekt tego, że chyba w maju 2022 roku te zadania przejął od nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Polityka senioralna. To są dane statystyczne, GUS-owskie, mówiące o tym, ilu mamy seniorów, może osób starszych w wieku 60+, 65+ i 80+. Ile mamy, ile ich będzie. No i widzimy, że no, starzeje się nasze społeczeństwo, co nie jest odkrywcze, bo tak jak cała Polska i cała Europa. Polityka senioralna. No mamy program działań na rzecz seniorów, dokument przyjęty przez Wysoką Radę w 2021 roku. Tam zwracamy w tych działaniach uwagę na poprawę kwestii zdrowotnych naszych seniorów. No tutaj z tym różnie idzie, to jest temat na dłuższy wywód i dyskusję. Ochrona zdrowia, te świadczenia i tak dalej, dostęp do specjalistów, zaopiekowanie geriatryczne, ale rozwój tych usług środowiskowych oraz instytucjonalnej i pozainstytucjonalnego tego wsparcia osobom samotnym. Wiemy, że osoby senioralne najczęściej same zamieszkują, a wobec tego no, tutaj te różne świadczenia mamy w swojej ofercie i one są realizowane. Dobrze, że duża część naszych seniorów chce być aktywnymi, realizują różne przedsięwzięcia kulturalne, nawet sportowe. Tutaj mamy stowarzyszenia, które no, prowadzą taką bardzo potrzebną dla nas, wspierającą naszą działalność tutaj w zakresie niesienia pomocy osobom starszym. Rada Seniorów w ubiegłym roku działała i każdego roku uruchamiamy kolejny klub seniora. W tamtym roku było, kiedyś jeszcze dwa lata wcześniej, mieliśmy 4 kluby, w ubiegłym roku 5, w tym roku już mamy 6 klubów seniora. Potrzeby, no, widzimy, rosną tutaj w tym zakresie, ale no, próbujemy odpowiadać na te potrzeby poprzez organizowanie kolejnych placówek tego typu, które najczęściej nie prowadzimy sami, tylko zlecamy dla organizacji pozarządowych. Złota Rączka dla seniora, DPS Kalina, Suwalska Karta Mieszkańca, to wszystko, co mieliśmy w tym wachlarzu skierowanym różnych działań na rzecz seniorów. Działania na rzecz młodego pokolenia. Tutaj oczywiście no, chcemy zadbać o zaopiekowanie naszymi najmłodszymi, żeby młodzi rodzice mogli szybko wrócić na rynek pracy, czyli tutaj mamy miejsca żłobkowe w naszych żłobkach, 327 tych miejsc. Chcemy czwarty żłobek utworzyć i tworzymy, dziękuję za zgodę, za pozytywną odpowiedź na naszą propozycję w tym zakresie, gdzie ten żłobek ma powstać po dyskusjach przecież długich. I ten żłobek do czerwca 2026 roku powstanie w Szkole Podstawowej numer 7. Co jeszcze mogę powiedzieć? Finansujemy działalność klubu rodziców, realizujemy ten projekt od najemcy do właściciela i tutaj wybudowaliśmy ten budynek przy ulicy Rodziny Rylskich. Klucze przekazaliśmy w tym roku tym rodzinom, 53 mieszkania tam, jak dobrze pamiętam, w tym budynku. Natomiast my jesteśmy przygotowani do realizacji kolejnego budynku. Tylko ostatnio na walnym zgromadzeniu w ZBM TBS rozmawialiśmy, czy będzie wsparcie finansowe, tak jak było przy budowie tego pierwszego budynku. No i tutaj wnioski zostały złożone i oczekujemy na decyzję, ale to już trwa z pół roku. No i oczywiście tu pisze wprawdzie sprzedaż przez miasto atrakcyjnych działek budowlanych. Tych działek było niedużo. Mamy sporo działek do sprzedaży, bo ponad 100,
ale chcemy uruchomić ten projekt mieszkania dla młodych, 40 tam na 50. Tutaj mamy pewne problemy natury formalno-prawnej, ale pracujemy nad tym. I to, co ma w swojej ofercie Park Naukowo-Technologiczny dla młodych firm, dla startupów, też jest oferta pomocy w pierwszych latach działalności tych młodych firm. No, Młodzieżowa Rada Miejska funkcjonuje, rozbudowujemy bazę kształcenia zawodowego, program Zdolny Suwalczanin. Oczywiście chcemy wygenerować już w tym roku lepiej poszło niż w tamtym roku, to ten nowy taki festiwal dedykowany dla młodzieży, Suwałki Street Night. I mam nadzieję, że już w tym roku pokazała frekwencja chociażby na tym koncercie hip-hopowym, że jest nieźle, bo ponad 1100 młodych ludzi bawiło się w arenie, czyli znaczący progres jest w stosunku do poprzedniego roku i tak trzymać i tak będziemy tutaj w tym kierunku chcieli, żeby młodzi ludzie współtworzyli te wydarzenie, które realizujemy dla nich. Wczoraj miałem rozliczenie tego wydarzenia całego, tego koncertu, który się odbył. Nas to kosztowało dodatkowo. Rozmawialiśmy kiedyś na posiedzeniu Komisji Kultury, już nie pamiętam jakiej. Tak, dopłaciliśmy do biznesu, bo bilety były przecież do nabycia za 60 zł na ten koncert. Prawie 125 tysięcy złotych. No ale taka rola samorządu. Dopłacamy do wielu koncertów i frekwencja czasami jest słabsza. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Też aż od roku 2018 dotacje miasta, wkład finansowy NGO-sów, stypendia szczególne. Pokazuje to, żeby też nie zakłamywać obrazu tutaj, bo jak te stypendia szczególne są, to one trafiają do klubów sportowych, tylko no, a przecież no teraz chcemy, żeby to szło przez promocję. No widzimy, że dotacja miasta dla NGO-sów w roku 2023 w stosunku do roku 2022 spadła. Ale jeżeli dodałbym do tego prawie 1 000 000 złotych, to 1 000 000 był przekazywany dla spółdzielni Perspektywa na prowadzenie Izby Wytrzeźwień. Teraz Izby Wytrzeźwień nie mamy, tylko mamy ogrzewalnie. To te słupki tutaj wyglądałyby inaczej. To jest tak, no, pewne zachwianie nastąpiło. Słucham? Jeszcze Centrum Organizacji. Tak, i Centrum Organizacji Pozarządowych, dziękuję za podpowiedź, one było zlecane na zewnątrz, a dotrudniliśmy do pani Agnieszki Szyszko jedną pracownicę i prowadzimy to jako urząd. Gdyby to dodać, to myślę, że sytuacja byłaby całkiem dobra. 253 organizacje funkcjonują, stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne w naszym mieście i w odniesieniu do innych samorządów dobrze tutaj wyglądamy w zakresie liczby tych podmiotów, NGO-sów. Oczywiście Rada Miejska każdego roku uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 126 umów w tamtym roku podpisaliśmy, przekazaliśmy takie właśnie pieniążki, jak widzicie tutaj na slajdzie. No i z tych większych zadań zleconych organizacjom, stowarzyszeniom to jest prowadzenie CIT-u, Centrum Informacji Turystycznej, Złota Rączka dla Seniora i również świetlice środowiskowe i kluby seniora, te zadania zlecamy właśnie dla stowarzyszeń i organizacji. Gospodarka komunalna. 5 spółek i 6 Zarząd Ruki Zieleni. PEWiK. Słaby rok w ubiegłym. Pan prezes siedzi, słyszy. PEWiK nie błyszczał w ubiegłym roku, co chodzi o inwestycje. Ale i PEC, jak zaraz zobaczycie, też nie. Pewne rzeczy udało się zrealizować, powstały nowe studnie głębinowe, realizowaliśmy tutaj sieć wodociągowo-sanitarną na nowych ulicach, ale za mało niż
są potrzeby. Ale no, sytuacja ekonomiczna, finansowa PEWiK-u była taka, jaka była, nie? Był to kolejny rok ze stratą tej firmy, a wobec tego, jeżeli ktoś ma straty, trudno tutaj mówić o znaczącym inwestowaniu. To dobrze jeszcze, że PEWiK zawiera umowy z inwestorami, na mocy to, których inwestorzy budują sieć wodociągowo-kanalizacyjną, a z tej umowy prezes zobowiązuje się, że odkupi za rok, za dwa, za trzy to sieć wybudowaną przez no, prywatnego jakiegoś inwestora. Nie? Ale to trzeba mieć też środki finansowe, żeby realizować później te umowy. No, w PEC-u, jak widzicie Państwo też, PEC zbierał siły i pieniądze na inwestycje, którą w tym roku już realizuje. Tutaj oczywiście został wybudowany komin stalowy i to dość wysoki, 40 metrów, ale do tego, który jest murowanym kominem, to malutki, bo ten ma chyba ze 128 czy ile metrów. No i tutaj, ja mówię, tych działań za dużo nie było. W PGO trochę więcej działo się, bo została przekazana do użytkowania ta instalacja do podczyszczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Inwestycja za ponad 33 miliony złotych, ale też z dofinansowaniem zewnętrznym. Przygotowanie nastąpiło dokumentacji do ogłoszenia przetargu na realizację spalarni, czyli inwestycji polegającej na termicznym przekształceniu odpadów komunalnych. No i widzimy tutaj, niektórych odpadów było mniej, niektórych więcej. Statystyczny mieszkaniec naszego miasta wytwarza około 350 kg rocznie odpadów komunalnych. PGK, czyli tutaj widzimy transport, komunikację miejską. I popatrzcie Państwo, na rok 2019 przewoziliśmy wówczas ponad 3 miliony pasażerów, a później przyszła pandemia i nastąpił znaczący spadek. W roku 2021 1764, prawie połowa, zmniejszyła się liczba pasażerów o połowę. I tutaj, no, jak widzimy, liczbę przejeżdżanych kilometrów, ona jest mniej więcej na tym poziomie około 1300 kilometrów, 1300 kilometrów, 300 tysięcy kilometrów rocznie. Natomiast liczba pasażerów utrzymuje się na tym poziomie, no, 2,5 miliona osób przewiezionych w tamtym roku. No, chcielibyśmy, żeby było więcej. To oczywiście będzie miało odbicie na koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej i to przy sprawozdaniu z wykonania budżetu Państwu pokażę. Transport indywidualny, czyli liczba samochodów, liczba pojazdów, autobusów, ciągników, tutaj oczywiście systematycznie wzrasta, natomiast do średniej krajowej jeszcze dużo nam brakuje. U nas niespełna 58% liczby samochodów do liczby mieszkańców, a w kraju już 72%. Natomiast trochę robimy porządek, bo to jest taki odgórny przepis, który mówi, żeby wyrejestrowywać te stare pojazdy. No i po tym procesie wyrejestrowania tych starych pojazdów na pewno dużo ich ubędzie tutaj pewnie w tej kategorii samochody osobowe. Bo pan naczelnik Wydziału Komunikacji pokazywał mi te całe zestawienia, które są do wyrejestrowania. To są takie właśnie, i to wygenerował CEPiK system, że te samochody nie funkcjonują w przestrzeni i trzeba uporządkować naszą ewidencję. Samochodów osobowych w tamtym roku przybyło według rejestracji prawie 1000. Wyobraźcie Państwo, jaki musi być parking duży, żeby te 1000 samochodów postawić w jednym miejscu. Natomiast zwrócę jeszcze uwagę na samochody ciężarowe, których przybyło 139, i ciągniki siodłowe.
to co mówiłem, zwiększyła się baza podatkowa, no bo przybyło nam pojazdów ciężarowych, który płaci się podatek od środków transportowych, mimo tego, że w przewozach jest kryzys, bo tutaj wiemy, że przewoźnicy z innych krajów no, wchodzą nam w konkurencję, a Polska jest bardzo jednym z większych przewoźników na terenie Europy. ZBM. W ZBM-ie ubyło nam mieszkań, sprzedaliśmy 15 mieszkań za kwotę komunalnych, zgodnie z wolą Rady i tutaj uzyskaliśmy kwotę 1 327 tysięcy złotych. Jak Państwo podzielicie kwotę na liczbę mieszkań, to wyjdzie, że 88 tysięcy statystycznie zapłaci nasz lokator za nabycie na własność mieszkania. Nie jest to duża kwota, ale w ramach przyznanych oczywiście ulg. Liczba lokali socjalnych też się zmniejszyła o 22, liczba lokali użytkowych też o 4. Największe inwestycje w ubiegłym roku, co chodzi o mieszkaniowe zasoby naszego miasta, to oczywiście tutaj przekazanie do użytkowania budynku przy ulicy Sejneńskiej 22. Został wyremontowany ten budynek koszarowy i ten nowy budynek wielorodzinny przy ulicy Rodziny Rylskich 2A. W zakresie inwestycji realizowanych przez miasto, tutaj oczywiście były realizowane zadania drogowe w ramach tak zwanej trasy wschodniej obwodnicy naszego miasta. Rozpoczęliśmy realizację tego ostatniego odcinka w tym roku, w październiku. Wszystko na to wskazuje. Pojedziemy już tym łącznikiem. W pełni będzie przejezdna ta trasa wschodnia. Przebudowaliśmy ulicę Franciszkańską i również Hiszpańską. To było wsparcie z również środkami zewnętrznymi. Przystąpiliśmy do rozbudowy szkoły numer 4. Zakończyliśmy inwestycje w szkole numer 5. W dziesiątce trwały prace przy budowie tak naprawdę nowego basenu. I w szkole podstawowej numer 2 były prowadzone również roboty. No tego troszeczkę tutaj jest, nie będę wymieniał. Państwo znacie to, bo sprawozdanie z budżetu, z realizacji budżetu jest dostępne dla Państwa. Tak samo i w raporcie to wszystko wymieniamy, możecie się Państwo z tym zapoznać. Jak kształtowały się dochody naszego miasta w latach 2018-2023? To widzimy, że w zakresie dochodów no jest, można powiedzieć, konstans, bo jest stabilizacja, 558 milionów, rok wcześniej 557 tam z haczykiem, no i w tych poprzednich latach troszeczkę mniej. Dochody bieżące, tendencja lekko wzrostowa, dochody majątkowe, no też jest poziom taki stabilny. I tutaj jak kształtowały się nasze wydatki ogółem bieżące i wydatki majątkowe. Też widzimy, że wydatki są na wyższym poziomie niż dochody, a wobec tego ten nasz budżet jest budżetem deficytowym, ale to szerzej powiem w swoim drugim wystąpieniu. Jak kształtowały się dochody ogółem i zadłużenie naszego miasta na przełomie kilku lat, bo tutaj nie mamy nic do ukrycia. To są zresztą jawne dane. I widzimy tutaj, że zadłużenie wzrosło do poziomu prawie, bo tam zaokrągle to wynika, 267 milionów złotych, a dochody ogółem 558 milionów. I to powiem później, jak przyłożymy na to inwestycje, które realizujemy w poszczególnych latach, ile dokładamy środków własnych do inwestycji, to kwota długu naszego jest niższa niż udział naszego miasta w realizacji inwestycji. I to jest dobre, bo to świadczy o tym,
że zadłużamy miasto, a nie przejadamy tego wyższego zadłużenia na te potrzeby jakieś bieżące. Jesteśmy oczywiście brani pod uwagę w różnych rankingach, zestawieniach i tak dalej. Czasami te rankingi są w oparciu o twarde dane i one są odzwierciedlają rzeczywisty stan rzeczy. Czasami te rankingi są rankingami, gdzie następuje jakiś subiektywny dobór wskaźników i tak dalej. To różnie jest, ale mamy jakieś małe sukcesy w tych rankingach. Na pewno takim sukcesem w zakresie infrastruktury jest trzecie miejsce naszego miasta w miastach na prawach powiatu w latach 2017-2022, co chodzi właśnie o infrastrukturę naszego samorządu. I to są twarde dane. Inne te zestawienia, tak jak te czwarte miejsce w kategorii gmina miejska do 100 tysięcy mieszkańców w rankingu PERW samorządu, wypełniały ankietę taką, składające się z wielu pytań, co tam wpiszemy, tak nas ocenią. I to czasami te rankingi, te pozycje nie oddają rzeczywistego obrazu danego samorządu. Jeżeli są dane twarde, nie podlegające dyskusji, to wtedy można zestawiać się. Także uważam, że tamten rok, ubiegły rok był rokiem w pewnych elementach i dobrym, ale również, tak jak rozpoczynałem swoje wystąpienie, zarysowały się te negatywne zjawiska, negatywne tendencje. Ja mam nadzieję, że te kwestie bardzo istotne z punktu rozwoju naszego miasta, bo z demografią trzeba w jakiś sposób radzić sobie, nie? Realizować różne tutaj formy wspierania ludzi młodych i tak dalej, zachęcania do osiedlania i tutaj już może nie powinienem tego w programie wyborczym, mam tam bardzo dużo treści wpisanych, a dedykowanych do ludzi młodych, do rodzin. Natomiast widzę jedno zagrożenie, że ono dotyczy właśnie tej geopolityki, tych działań związanych z wojną na Ukrainie, z tym takim czarnym piarem wokół tego miejsca, nazywanym Przesmyk Suwalski. To zniechęca inwestorów, to zniechęca nawet turystów. I tak naprawdę z tym będziemy borykali się i mieli olbrzymi problem w następnych latach. Dziękuję Państwu za uwagę. W głosowaniu kończącym temat raportu 15 radnych opowiedziało się za udzieleniem prezydentowi wotum zaufania. Co ciekawe, radni głosując w komisjach tylko z jednym wyjątkiem opowiedzieli się za przyjęciem raportu. Na sali obrad kilku z nich jednak zmieniło zdanie i opowiedziało się przeciwko udzieleniu wotum zaufania prezydentowi. Być może zmianę ich stanowiska wyjaśni przebieg debaty, którą pokażemy Państwu w obszernej relacji w najbliższy piątek. Umożliwi to Państwu wyrobienie własnej opinii na temat działalności prezydenta miasta. Już dzisiaj zachęcamy do jej obejrzenia.